sprawie wyborów parlamentarnych, terminu tych wyborów. Jako pierwszy zabierze głos pan Robert Biedroń. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, do tej pory mieliśmy do czynienia z dwoma Jarosławami, którzy w Zjednoczonej Prawicy próbowali narzucać nam dyskusję, która dzisiaj niewielu Polkom i Polakom zaprząta głowę, dyskusję o wyborach. Dzisiaj do tej dwójcy dołączył trzeci. Dołączył Borys Budka i stała się trójca. Trójca dwóch Jarosławów i Borysa, którzy zamiast zajmować się realnymi problemami Polek i Polaków, próbują robić jakieś deale polityczne. Kaczyński oczywiście próbuje przepchnąć kolanem swojego kandydata Andrzeja Dudę na prezydenta, a Borys Budka próbuje zrobić podmiankę swojej kandydatki. My jako Lewica mamy w tej sprawie jasne stanowisko. To nie jest czas na deale polityczne z tymi, którzy przez ostatnie lata niszczyli nasz kraj. To nie jest czas na to, żeby układać się z tymi, którzy podnosili przez ostatnie lata rękę na konstytucję, na praworządność, na prawa obywatelskie. W tym momencie Polki i Polacy boją się o swój byt, o swoje bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe. I niech ręka boska broni tych, którzy wchodzą w jakiekolwiek deale z tymi, którzy dzisiaj nie dają sobie rady, są nieudacznikami politycznymi i nie chronią miejsc pracy, nie chronią przedsiębiorców, ale zastanawiają się, jak swoją pieczeń upiec na tych wyborach. My jako Lewica nie przyłożymy do tego ręki. I chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, nie będzie żadnych dealów politycznych. To nie jest czas na deale polityczne, tym bardziej z tymi, którzy przez ostatnie lata podpalali nasz kraj. Nie przyłożymy ręki do żadnych zmian w Konstytucji, bo te zmiany są po prostu niepotrzebne. Każdy, kto wejdzie w jakikolwiek deal z Kaczyńskim czy z Gowinem i pozwoli otworzyć dyskusję o zmianach w Konstytucji, wejdzie na minę w pułapkę zastawioną przez Kaczyńskiego. Bo Kaczyński, jak tylko otworzymy pole do tych zmian, natychmiast to wykorzysta. Niech ręka boska broni tych wszystkich, którzy próbują pertraktować z Gowinem. Bo Gowin jest dzisiaj asystentem Kaczyńskiego w tych rozmowach. Nie bądźmy naiwni. Gowin jest wysłannikiem Kaczyńskiego i dziwię się Platformie Obywatelskiej, że tak łatwo wchodzi w konszachty z tymi, przed którymi przez lata przecież nas ostrzegała. Wychodzili na ulicę, krzyczeli, że bronią Konstytucji, że Kaczyński i Gowin to największe zło. A dzisiaj mówią, że szukają tam pięciu sprawiedliwych? Tam nie ma żadnego sprawiedliwego. Tam, jeśli są jacyś, to są cyniczni politycy. I my jako Lewica nie będziemy konszachtowali z diabłem. Nie będziemy prowadzili żadnych rozmów. My mówimy jasno, przed tymi wyborami może nas uchronić tylko decyzja dotycząca wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, który de facto i tak już dzisiaj w Polsce jest. I jeżeli ktokolwiek liczy na to, że my jako Lewica podniesiemy rękę za zmianą Konstytucji, za zmianą ordynacji wyborczej, to po naszym trupie nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rozsądni, bo wiemy, co to otworzy. To sprawi, że nieudolny Andrzej Duda jeszcze przez rok będzie prezydentem i wykorzysta tą szansę do wprowadzenia bardzo wielu złych zmian. A Polki i Polacy czekają na dobre decyzje. Na decyzje dotyczące ratowania miejsc pracy, na ratowania przedsiębiorców, ratowania służby zdrowia, ratowania samorządów. I chciałem zapowiedzieć, że w przeciwieństwie do Borysa Budki i Platformy Obywatelskiej, ja nie będę zajmował się wyborami i układankami partyjnymi. Jutro przedstawię swój plan dla Polski, plan wychodzenia z tego kryzysu, plan dla Polek i Polaków, jak ratować ich miejsca pracy. Jak ratować małe i średnie przedsiębiorstwa? Jak pomóc realnie samorządom i jak pomóc ochronie zdrowia? Bo takich rozwiązań dzisiaj od rozsądnych polityków oczekują Polacy. I jeżeli ktokolwiek zajmuje się innymi tematami, to konszachtuje po prostu z diabłem.
I my na lewicy na to nigdy nie pozwolimy i nie damy zgody. I ten sygnał dzisiaj chcieliśmy wysłać, że nie rozumiemy kompletnie Platformy Obywatelskiej. Oni się całkowicie pogubili. Raz wycofywali swoją kandydatkę, raz ją wspierali, raz mówili, że Kaczyński to zło, dzisiaj siadają z Kaczyńskim do stołu de facto, raz, ja nie wiem, czy Gowin to wrócił z powrotem do Platformy już, czy nie. To wszystko, to od 15 lat ta prawica się tak ze sobą tasuje. Mieliśmy mieć popis w 2002 roku, dzisiaj okazuje się, że ten popis znów powraca. Pomieszanie z poplątaniem, a wszystko w jednym popisowym sosie. My jako lewica jesteśmy zdecydowani nie dokonywać żadnych zmian w ordynacji wyborczej, w konstytucji i nie zgodzimy się na jakiekolwiek konszachty z diabłem. I chciałem powiedzieć jasno, takie jest też stanowisko senatorów lewicy. Nie przyłożymy ręki do jakichkolwiek zmian, które otworzą pole do nadużyć przez Kaczyńskiego, przez Dudę, przez PiS, a pewnie przy pomocy Platformy Obywatelskiej. To najgorsze, czego mogą dzisiaj oczekiwać Polacy. Dzisiaj Polki i Polacy oczekują konkretnego planu i ja jutro na specjalnie zorganizowanej konferencji przedstawię taki plan. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska namawia do tego, żebyśmy rozpoczęli przygotować plan przełożenia wyborów. Lewica namawia do tego, żebyśmy przedstawili plan wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu, żebyśmy przedstawili plan ratowania polskich pracowniczek i pracowników, polskich przedsiębiorców i dali szansę, żeby polska gospodarka przetrwała. Rozmawianie o wyborach w momencie, w którym jesteśmy, rosnące zachorowania na koronawirusa, zmagające się branże z kryzysem, niektóre pogrążone w upadku, jak turystyka czy branża eventowa. To jest brak rozsądku dotyczącego każdej obywatelki i każdego obywatela. Lewica przez ostatnie tygodnie jasno mówiła, w rękach premiera Rzeczypospolitej Polskiej jest narzędzie, stan klęski żywiołowej, który pozwala wprowadzić te wszystkie ograniczenia, które dzisiaj de facto w Polsce obowiązują i odłożyć wybory. Wybory w maju, jeżeli się odbędą, to odpowiedzialność za kolejne zakażenia, za kolejne śmierci, za to, że choroba się będzie przenosiła, bierze na siebie Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Wybory, które dla PiS-u są wyjątkowe, bo po trupach chce posięgnąć po kolejną kadencję dla Andrzeja Dudy. My tych wyborów nie będziemy bojkotowali, jeżeli PiS będzie robił wszystko, żeby się odbyły, bo Polskę trzeba obronić i w tych wyborach, nawet w tak dziwnej sytuacji, można odnieść zwycięstwo. O to zwycięstwo będzie walczył Robert Biedroń. Ale lewica, która miała wsiadać do stołu po to, żeby paktować z Jarosławem Gowinem, który jest wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego, to nic innego jak szukanie porozumienia z ludźmi, którzy przez ostatnie 5 lat niszczą Polskę. To Jarosław Gowin mówił, że głosuje za ustawami sprawiedliwościowymi, ale się nie cieszy. To Jarosław Gowin mówił o poranku na konferencji, że będzie głosował przeciwko zmianom dotyczącym zmian w kodeksie wyborczym, a popołudniem się wstrzymywał, żeby wieczorem wyciągnąć kartę. Jarosław Gowin to jest obraz człowieka, który próbuje dzisiaj uciekać z tonącego okrętu. Siadanie z takimi ludźmi do stołu to branie odpowiedzialności za to, że Polacy tracą miejsca pracy, a rząd nie wychodzi naprzeciw temu, co dzisiaj jest najważniejsze. Pomoc dla tych wszystkich ludzi, którzy czują się niezaopiekowani. Wszystkie prognozy wskazują, że Polska za kilka tygodni, a najprawdopodobniej na koniec roku będzie miała 15, może 20% bezrobocia. PKB spadnie i będziemy mieli w Polsce recesję. Co to oznacza? Że miliony ludzi będą czuły, że państwo nie stanęło po ich stronie. Dlatego nasz plan to jest plan mówienia o Polsce bezpiecznej i odpowiedzialnej, bez paktowania politycznego, bez zgmerania w konstytucji i bez zmian, które mają doprowadzić do tego, że będziemy komuś pozwalali politycznie żyć jak Jarosławowi Gowinowi, a nie walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo gospodarcze Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Drodzy Państwo, ten pomysł jest absurdalny.
Nie ma żadnych szans na przeforsowanie go realnych. On wymagałby zmian, które będą tak daleko idące, że w praktyce niemożliwe. Poza tym my nie damy się wciągnąć w pułapkę, którą próbuje zastawić Jarosław Kaczyński. Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby opozycja otworzyła pole, legitymizując to, do tego, żeby zmieniać ordynację wyborczą i zmieniać konstytucję. My jako Lewica na to po prostu nie pozwolimy, bo broniliśmy tej konstytucji zawsze. Przypominam, to Lewica dała Polsce konstytucję, to Aleksander Kwaśniewski w 97 roku podpisał tę konstytucję. Nie po to wychodziliśmy na ulicę przez ostatnie lata, żeby bronić tej konstytucji, żeby dzisiaj wchodzić w jakiekolwiek deale polityczne z tymi, którzy podnosili rękę na tę konstytucję. Więc nie będzie naszej żadnej zgody na to, żeby majstrować, kombinować w tym trudnym czasie przy ordynacji wyborczej czy przy konstytucji. Nie liczcie na nas, ponieważ na nas liczą Polki i Polacy. My nie jesteśmy w Sejmie, w Senacie, w polityce dla dealów politycznych, ale jesteśmy dla obywateli. Obywatele oczekują od nas ciężkiej pracy nad ratowaniem ich miejsc pracy, nad ratowaniem firm, nad ratowaniem ich bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego. I tym się będziemy zajmowali. Jutro przedstawię swój plan, a my jako Lewica konsekwentnie mówimy, jeżeli nie ma być tych wyborów, prawo pozwala na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. To jest realne rozwiązanie, a nie dealowanie Borysa Budki z Jarosławem Gowinem, bo to już jest przekroczenie tej granicy, przeciwko której sam Borys Budka przez wiele lat protestował, a dzisiaj wchodzi w konszachty z tymi, którzy podpalali nasz kraj. Nie jest realne. To jest próba ucieczki do przodu. To jest próba zatuszowania tego wszystkiego, co było nieudolne w Platformie Obywatelskiej przez ostatnie miesiące. To jest próba prawdopodobnie jakiejś podmianki, kandydatki. To jest próba Jarosława Gowina na ugranie czegoś w PiS-ie. Ten plan jest nierealny i szkoda też, że on zaprząta głowę tak wielu, bo dzisiaj chciałbym i apeluję o to, żeby nasze głowy były zaprzątnięte jednym, ratowaniem ludzi w tej pandemii koronawirusa. I nic innego dzisiaj nie powinno się liczyć. To jest najważniejsze dla nas wszystkich. I ktoś, kto zajmuje się układankami, dealami politycznymi, jeszcze tak obrzydliwymi, z Jarosławem Kaczyńskim czy z Jarosławem Gowinem, to chyba z koniem na łby się pozamieniał. Naprawdę. To trzeba nie mieć już w ogóle odrobiny rozsądku. To jest próba uratowania skóry w bardzo trudnej sytuacji Platformy, która naprawdę, mówię to ze współczuciem, bo oczywiście taka centrowa, konserwatywna, chadecka partia w Polsce jest potrzebna. Oni mają realny problem wizerunkowy i próbują zrobić ucieczkę do przodu kosztem bezpieczeństwa Polek i Polaków. Zamiast zajmować się dobrym prawem, zamiast patrzeć na ręce temu rządowi, zamiast dbać o to, żeby ludzie mieli zapewnione bezpieczeństwo właśnie zdrowotne i finansowe, to oni dealują z Gowinem. No ręce opadają. No to jest jedyny. Andrzej Duda jest jedynym kandydatem, który może prowadzić kampanię. I prowadzi ją za pomocą mediów publicznych, pomaga mu w tym minister rolnictwa, rozsyłając listy do świadczeniobiorców KRUS-u. I wszystkie te elementy pokazują, że Andrzej Duda wykorzystuje ten trudny czas, kiedy ludzie mają zaprzątniętą głowę innymi sprawami, do prowadzenia kampanii. Ta kampania już nie jest równa, my o tym wiemy. Ale skoro te wybory się odbędą, to trzeba iść i pokonać Kaczyńskiego i Dudę. To trzeba iść i zagłosować. Drodzy Państwo, sondaże dla kandydatów na opozycji są spłaszczone. Jeżeli zmobilizuje się elektorat,
lewicy, który chce Polski otwartej, nowoczesnej, równej, sprawiedliwej, elektorat, który czuje, że dzisiaj ludzie tracący pracę, firmy, które się zamykają, są traktowani niesprawiedliwie i zostali z tyłu, to trzeba dziś zagłosować na lewicę. Policzmy się, to jest też mój apel. Skorzystajmy z tej szansy, gdzie opozycja ta prawicowa, chadecka jest tak słaba, kompletnie się pogubiła, na tyle się pogubiła, że konszachty prowadzi z samym Kaczyńskim i z samym Gowinem. Więc my jako lewica, ale wszyscy ludzie dobrej woli, zmobilizujmy się, pokażmy, że da się pokonać PiS. Wszystko, no, drodzy Państwo, mi się wydaje, że Kaczyński trzyma drzwi otwarte. To znaczy nie zdecydował, czy one się odbędą 10, ale odbędą się prawdopodobnie w maju. Terminy są trzy tego roku. 10, 17, 23 maja 2020 roku. Taki jest według mnie plan Kaczyńskiego. Ta zmożona aktywność Andrzeja Dudy pokazuje, że ta kampania jego trwa, że wybory się odbędą. Listy ministra rolnictwa są wysyłane. Telewizja publiczna pompuje Andrzeja Dudę. Wszystko wskazuje, hejtuje opozycję albo jej nie pokazuje. Wszystko wskazuje na to, że te wybory się odbędą w maju tego roku, a nie jak naiwnie myśli Borys Budka za rok, w przyszłym roku, bo Jarosław Gowin, można o nim powiedzieć różne rzeczy, ale kręgosłup ma dość giętki i tak go będzie wyginał, żeby służyć swemu panu, a ten pan jest tylko jeden. Możecie się Państwo domyślić, kto, i na pewno nie jest to Borys Budka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo.